Siema, Kamil. Witajcie, witajcie, czatuchy. Przyszła pora na Wiedźmina. Pam, pararam, pa, pa, pam. Co tam, Kamil, słychać? Czekajcie, czekajcie. Homzus, siema, wielki. Homzus wielki, siema, siema, witaj. Siema, Koczak. Siema, taktyczny Krzychu. Okej. Okay. Sprawdzę sobie tylko jedną rzecz jeszcze. Damy posta na grupie szybkiego. Dobra, Koczak. No hejka, Martynka. Ledwo mnie słychać? Halo. Halo. Nie, no dobrze mnie słychać. Co wy, czatuchy? Już powinno być gites. Już powinno być gites. Może za daleko mikrofon miałem po prostu. Jest tak jak zawsze. Siema Wiwiśnia, siema Listus, siema Mary, siema Łukasz, siema Negev Roysona, siema Oskar, siema Lisu, siema siema wszystkim, siema Radek. Więc tak, dzisiaj będzie Wiedźmin. W ogóle kurde, grafika by mi się przydała na Wiedźmina, taka nowa, wiecie. Strasznie lipa z tą grafiką. No ale dobra. Minę skład, siema, witaj. He, he, hejka, kurde. Co tam, czatuchy? Co tam, czatuchy, jak tam? Ja na siłowni byłem. I normalnie dobry trening zrobiłem. Ale jest przegorące, nie? Ciągle jest gorące, ja nie wiem. Lisu, witam się z tobą. Ponoć będziesz grać z plagą w eskapist. No, będę, będę. Dobra. Co u mnie, Krzychu? Dobrze, wszystko w porządku. Pomału do przodu. Siema L, witaj. Cześć, cześć. Dobra, lucy odpalone, więc możecie już na spokojnie wysyłać sobie lucy. Jeszcze damy szybkiego posta. Komentarzu, okej. Dobra. Puść Shaker Shaker. Wiesz co, ja nie puszczam muzyki, do której nie mam praw autorskich, bo potem mam problemy. Nie mogę tego wrzucić na YouTube'a. Dokładnie, Krzychu. Siema, Krystian, witaj. Siema, Oskarczenko. Z roweru? To nice. Ja z siłowni. O to chodzi, trzeba sporty uprawiać, nie czatuchy. Lucy nie działają? Działają. Muszą działać. Halo, lucy. Działają, działają, Oskar. Znaczy się Kamil. Działają, kurde. Dobra, odpalamy tego wieśka. Łapki się nie zgadzają? Czemu? PLM, co się dzieje z tymi łapkami? Mój sport to gaming. Tak, sport najważniejszy. No tak, trochę tak, siema Łukasz. O, leci luc jakiś. Justynka.
No to fajnie, Justynka, cieszę się. Dziękuję za lotsa. Dzięki, dzięki, Justynka. Dobra, go, go, go. W ogóle Wiedźmina jeszcze nie odpalałem. O właśnie, save muszę Patrzę na zgrać. was, głodny. Muszę save'a zgrać. A nie, jest save. Zapisał mi się. Oto online się zapisuje. Online. To spoksik, czatuch. To easy, easy, kurde. Dobra, przechwytywanko. Go. Dodaj przechwytywanie gry. Ciasny wiesiek. Go, 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 go. Dobra. Możecie napisać, czy wszystko się zgadza. Czy przechwytywanko działa jak należy. Ale powinno być gites. Powinno być gites, nie? Zachęcam wszystkich do łapkowania czatuchy. Oczywiście w górę, nie? Michał Anioł? Siema, Sara. No umyłem, umyłem się. Wyćwiczyłem, umyłem. I możemy zaczynać. Działa, dobra. Tylko po formacie nie grałem, wiesz, dlatego o to mi chodzi, że po formacie jeszcze nie odpalałem. Nie wiem, jak to będzie z grafiką. Aha, tu się chyba wszystko zapisało tak, jak było, więc jest gites. Kontaktem Wiedźmina w Fel Dobra, był siutera. nilfgaardzki agent o imieniu Hendrik, który przebywał incognito gdzieś w owej spustoszonej wojną krainie. Jego głównym zadaniem było zbieranie informacji o Ciri. Geralt nie zdołał jednak dotrzeć do Hendrika. Wyprzedził go dziki gon. Na miejscu Wiedźmin znalazł tylko trupa agenta. Szczęśliwie upiorni jeźdźcy nie dotarli do jego notatek. Z ich lektury Wiedźmin dowiedział się, że Ciri gościła u lokalnego możnowładcy, barona, i zadarła z jakąś wiedźmą. To, że zadarła z wiedźmą, to nie pamiętałem, szczerze mówiąc. Bo to ważne, skąd Ale wiedzieć. dobra. Byle w Ale misji dobra, pełnym nic nie powietrza. szkodzi. A że trzeba Nic nie było się szkodzi, tutaj będzie dobrze, zakopać. czatu. Nie moja wina. Po co chojraczył? Co za głośno jest gra? Za głośno jest gra, czatuchy? Napiszcie. Chyba jest tak, jak było, mi się wydaje, wiecie? Chyba jest tak, jak było. No, nic tu się nie zmieniło. Więc powinno być gites. Jest dobrze, nie? Jest okej, okay, okej. Okay. To okej, okay, jak jest okej. Okay. Znajdź wiedźmę. Okej, okay, to zrobimy sobie tą misję może, nie? Kom płotka, come to me. Jest okej, okay. To siemano gitara. Siema, siema, Blaze'u, ziomu. Ziomeczku, kurde. Jedź, płotka. Dobra, jedź płotka. W ogóle zobaczcie, jak tam ta grafika jest zajebista, nie? Na pewno nie jest za głośno. Dobra. Może ja mam po prostu za głośno słuchawki ustawione. Może tak być. Gul. O kurde. On tutaj chyba bije się z naszymi wiesiakami, że musimy im pomóc. Aby na to stać potrzebny. O kurde. Dziękuję Wiwiśnia za lustra. Nie mogę go przeczytać, ale dziękuję bardzo. Wiwiśnia przyszła już mi przyjemna. No to jest złota kobieta. O to chodzi, to się lubi, to się panuje. Dobra, tego czaru, oj, chciałem zabrać czaru. Dobra, go. Który poziom w ogóle mamy? Orientuję się tutaj, dobra. Go, schowaj mieczyk, elegancko. Kurde, ale tu powybijali tych wieśniaków. Żołnierze jak coś. Ten tu dostał jakąś tą. Dzidą przez łeb. Siema Mikołaj, witaj Mikołaju. Witamy, witamy. Dobra. Możemy lecieć dalej. Uratowaliśmy wieśniaków. Przed zagrożeniem.
Okej. Za głośno gra? Czatuchy, jak jest? Jak jest za głośno, to piszcie. Siema Pararosie. Jak jest za głośno, to napiszcie. Ja mogę ściszyć, nie? Nie ma problemu. Bo może tak być. Nie wiem, czatuchy. Nie mam pojęcia. Wam to oceniać, nie? Dobra, jedziemy w takim razie znaleźć tą wiedźmę dziką, znośnie. Nie no, jak jest za głośno, tak trochę nawet, to ja mogę trochę podciszyć, nie ma sprawy. Tylko wiecie, tu musi być, tu nie może też być za cicho, bo wy musicie się wczuć w klimat gry. Wiecie, o co chodzi, nie? Ja to mam na przykład bardzo głośno. Ale fajnie. Za jakie grzechy bogowie skarali mnie taką kompanią? Wczuję się w gierę, tak jak wy. Dobra, lecimy, lecimy. Oj, coś... Gdzie ta wiedźma jest w ogóle? Czekajcie. Łoj, to bardzo daleko. Dobra, już tam dojedziemy. Niech stracę. Go, płotka. Masz kawał drogi do przejechania, więc nie zatrzymuj się nawet. No to go po live'ie. Lol. Nie wiem, powiem ci, Mary. Nie wiem. A co się parada się stało, że nie polecasz? Aha, tu w prawo, dobra. A możemy w sumie tędy przehacać. Oj, płotka nam się zmęczyła. Niedobrze, niedobrze. Jedź, płotka. Brzydkie dziewczyny, Pararosie. No bo Polki to najładniejsze dziewczyny. Nie wiem, czy wiecie. Ale tak jest. Te Ukrainki też są podobno ładne. A to ogólnie słowiańskie pochodzenie, to dziewuchy są takie, wiecie, fest. A nie tam jakieś Niemki. Niemki to dopiero są brzydkie. Tam to ciężko o ładną dziewczynę. A w Polsce co chwilę się kogoś napotyka, jakąś ładną dziewuchę na mieście. Przynajmniej w Kielcach. No na pewno, Pararosie, na pewno. Bo... spierdzielać. Nie no, oni na koniach byli. Nie będę ryzykować. Oskarczenko, dziękuję za ludca. Powieść ku GTA jeszcze nie ściągnąłem, wiecie? W godzinę mi się ściągnęło z połowa tego GTA może. Bo jak poszedłem na siłownię, to zostawiłem GTA, żeby się pobierało. Ale tam jest 60 giga chyba i wiecie, to naprawdę bardzo dużo. Ale nie wiem, czemu dźwięku z ludca nie było. Czekajcie, ja to szybko ogarnę. A może był, tylko ja nie słyszałem? Podgłoszę może. Był dźwięk z ludca? Żarłasz biały. O nie, no Richard. Był dźwięk? To ja nie słyszałem. Podgłosiłem trochę. Okej, tu coś się dzieje. Nowy znacznik, tablica ogłoszeń. Okej, weźmiemy sobie questy nowe. W sumie czemu nie? No. Go. Okej. Deklarujesz, że jesteś botem. Czekajcie. Tu musimy po prostu... Aha, zapytać o nich... O nią mieszkańców, okej. Okay. Dzień dobry. Ona chyba pijana. Co ci? Chłopie. Niech bogowie mają cię w swojej opiece. Aha. Nikt nie chce pogadać ze mną.
Dziwna ta wioska. Widać, że jakaś... Co? Słyszałem, że rozmawiacie o czarownicy. Chciałbym się... Toście źle słyszeli. Dobrze I słyszałem. W ogóle za daleko zaszliście. To tylko biedne chałupy. Trzeba wam zawrócić na główny trakt. To jakaś opętana jest wioska przez te wiedźmy, wiecie? Au! Ale, ale! I dała ci czarownica ten lukczyk na osiedlenie. No mówicie? I dała ci czarownica ten lukczyk na usiedlenie chłopa? No dała i nawet niedrogo policzyła. Raz za wozem, raz na koniec. To może i ja bym poszła. Jak tam trafić? O! Przy wiosce jest mały stawi ścieżka. Pójdziesz nią aż do samotnego kamienia. Obejdziesz kamień i skręcisz w prawo ze ścieżki w las, potem prosto. Jak miniesz w lesie porzucony wózek, to będzie znak, że dobrze idziesz. Okej. Okay. Wygląda na to, że jednak trafi. Dobrze, że gra nam pomaga, bo ja to bym nie trafił pewnie. Bez kitu. Siema Sentry, witam, witam ziomeczku. Witam, witam Sentry. Okej. Okay. Koło jeziorka miał być wielki kamień. Tak. Wzdłuż rzeki mam iść. Potem w lewo od kamienia. Kamień jest. Teraz na prawo do porzuconego wozu. A może jednak na prawo? I teraz będzie jakiś wóz, no. Okej. Okay. O kurde. O w mordzie. Wyjmij śmiech, ty baranie. Wóz, czyli chata wiedźmy jest gdzieś pobliżu. Ale ona wie. Kurwa. Opanujcie się. I ja mam czekać. O. Mary, dziękuję, dziękuję za ruchu. To nie było łatwe. Czatuwy srebrnym na bestię, tak? Czy stalowy na bestię miał być w końcu? Jak to w końcu było? Srebrny na bestię, stalowy na ludzi. Ściszyć grę? Oskarczenko, dziękuję bardzo za donata. Dzięki, dzięki, ziomek. Srebrny. Srebrny na bestię, tak? Oskarczenko, 1 zł i 10 groszy miłego okay. wieczoru życzę. Dziękuję, dziękuję bardzo. Również życzę udanego wieczoru, ziomek. Ściszyć grę? Naprawdę? Dobra. O tyle ściszymy. Czekajcie, czatuchy. Dobra. Jest wiedźma. W ogóle ile tam wieśniaków pani, stało w kolejce? Pani pomoże. Chrowina harczy i sklepiska już nie wstaje. Z krapów ropa się leje. Czy ja ci wyglądam na pastucha? Wy, pani, znacie się na wszystkim, a to jedyna krowa we wsi. Reszta padła z głodu, albo żołdaki zabrały. O, bez niej i my pozdychamy. Dam ci zioła. Zmieszasz je ze źródlaną wodą zaczerpniętą. Ej, ładna to wiedźma. Krowie, ale najpierw wysprzątasz obozy. Ja bym nie powiedział, że to wiedźma. Dzięki ci, pani. Dzięki po stokroć. A teraz dosyć tego. Koniec na dzisiaj. Idźcie do domu. Myślę, że z nią się zakomplujemy. Pani dzisiaj nie łaska. Aha, Sentry. Dobra, dzięki wielkie za info. Na pewno zaraz cenzura będzie. To się rozeźliło, suczysko. Chłopa jej trza. Ta będę się darł. Jest tu ktoś? Chłopa i trzeba, no to już jestem. Zwykłe maści, nic specjalnego. Zaraz tu będzie zadymka, coś czuję. Z naszą wiedźmą. Hej, robisz rajdy, Zuzia, no.
Tak średnio, nie mam na tyle widowni, żeby robić rajdy, wiesz? A co, znając życia, pewnie przyszłaś poprosić o rajda, żebym kogoś zrajdował. No i gdzie ona się podziała? Tam na dół zeszła, wiecie. Udało jej się zgromadzić niezłą biblioteczkę. W sumie też, no tak myślałem, Zuzia. Nie pierwsza Tarci osoba. Krąg nie. Nakreślony kredą. Uleczyć się? Kurde, nie mam czym za bardzo. Sokiem z tego jabłka. Może ją okradnie? Mogę ją ukradnąć? O! Może będzie miała coś do żarcia. Halo, wiedźmy. O, chlebek elegancki. Dobra, tu chyba nic nie będzie. Go, wejdź tą wiedźmigę. Siema, Nicer. Witaj, witaj, Nicer. Po raz drugi. No, cześć, siemeczku. Aha, tu jest. Takich cacek nie widuje się w Velen. A co to jest? Lusterko? Ma silną aurę. Okej, coś się będzie działo. Albo... A więc tutaj zniknęła. Mogę mięskiem? Spoko, już mamy życia trochę. Co, muszę tu wejść? Wow. Co to jest? Wow, mordę. Za ile ta cenzura będzie potrzebna? No, ładnie tu. Tu będą jakieś, nie wiadomo jakiego pochodzenia krzaki. Zastanawiałam się, ile ci to zajmie, Geralt. Jestem na górze, nie krępuj się. Cenzura? Czy będzie później crossout albo CS? No, crossout pewnie będzie. A może CS? Nie wiem, zobaczymy. Ale no, na pewno coś będzie, powiedz mi nie. Może ankietę zrobimy, czy trochę, nie? Co byście tam chcieli zagrać? A ja trochę pozbieram sobie rzeczy, zanim do ciebie wejdę. Teraz cenzura. O. No dobrze, no. To ona tam będzie nagle. No to niestety, czaty. Jak coś to szybki escape taktyczny. A nie, escape tego nie zasłonię. Dobra, czaty, ja tą cenzurę odpalę, bo nie chcę mieć naprawdę bana. Serio, się boję tego bana, nie. Nawet Piotrek mówił, że lepiej zasłonić. Nie chcę bana, wiecie o co chodzi. Siema, miotaczu ogórków. Dobra, wchodzę po schodach. Uwaga. Co tu będzie? O kurde. Cycki. Tu masz plamkę. O, gdzie? Chyba nie przyszedłeś, żeby podglądać. Nie. No dobrze, że tą cenzurę jednak daliśmy, bo to można bana dostać. Nie, no. Fajna. Nie powiem, że nie. Dobra, niech się ubierze. Dobra, chyba już. Pierwszy raz zobaczył. No nie wiem, jak tylko czaku, no. Mówisz o sobie? Bo chyba nie o mnie. Sentry będzie jeszcze coś? Czy już można na spokojnie? Zapewniam cię, że teraz nienawidzę go po 100-kroć bardziej. Słyszałem, że w okolicy mieszka czarownica.
ale nigdy bym się nie spodziewał, że jest nią była Ale i tak ma taki dekolt, że prawie przy całej Podoba mi się, że zachowałeś tę uroczą zdolność do dziwienia się światu właściwą dzieciom, błędnym rycerzom i półgłówkom. Zrobiłaś się bardzo drażliwa. Czy tak powinno się witać starych znajomych? Powitałam cię miłym widokiem. A teraz powiedz, co cię tu sprowadza? Chyba zdajesz sobie sprawę, że muszę o to zapytać. Nie, Mary, nie. Niech pomyślę. Zażywam świeżego powietrza, podziwiam malownicze plenery, może podtrzymuję odwieczny sojusz... A królików nie widział. Nie. Ja się tu ukrywam, Geralt. To nie jest królik. Nie widzisz, co się dzieje na świecie? Masz na myśli prześladowania czarodziejów? Tak, mam na myśli nową pasję Radowida. Wyrżnąć wszystkich, którzy parają się magią. Nie słyszałeś o łowcach czarownic? Mordercy przemierzają północ wzdłuż i wszerz. Palą księgi, wieszają wróżbitów, katują zielarki. No, jak dobre pytanie. Koszmarnie. Nie cieszy cię bezgraniczny szacunek i zaufanie okolicznych chłopów? Oni podziwialiby każdego, kto potrafi zrobić maść na hemoroidy. Długo to już jesteś, co? Wystarczająco długo, żeby zacząć gnić. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak bardzo nienawidzę tego miejsca. Dlaczego będę? Wybrałaś sobie dziwne miejsce na kryjówkę. Niczego nie wybierałam. Na północy ludzie Radowida łowią czarodziejki jak z rybnego stawu. Południe zajęte przez Nilfgaard. Dokąd miałam uciekać? Cesarz trzyma czarodziejów krótko, lecz nie zakazuje im praktyki. Radowid i Emhyr różnią się wszystkim oprócz jednego. Łączy ich nienawiść do loży czarodziejek, a ja należałam do loży. Dziękuję, Wiwiśnia. No upał, no. Wróćmy do tematu. Szukam pewnej dziewczyny. Jakiej dziewczyny? A, blondyny. Szukam Ciri, tej Ciri. I nikt nie może się o tym dowiedzieć, rozumiesz? Cirilla jest tutaj? Dziewczyna poszukiwana niegdyś przez loże czarodziejki i każdego bez mała króla trafiła do Velen, a ja nic o tym nie wiem? Siema, Adol. Co ona tu robi? Wszystko wskazuje na to, że się ukrywa. Słyszałem, że weszła w jakiś zatarg z czarownicą, ale skoro ty nic nie wiesz... Naprawdę jej nie spotkałaś? Nie. Ale jakiś czas temu ktoś pytał mnie o szarowłosą dziewczynę, która nie wygląda na chłopka. Kto to był? O, nie tak szybko. A gdzie podarunek dla czarownicy? Gdzie uniżona suplika? Ofiaruję ci moją dozgonną wdzięczność. To nie tak mało, ale jako że często pakujesz się w kłopoty, być może powinnam zażądać zaliczki? Siema, just easy. Ach, no dobrze, nie patrz już tak easy. Na mnie. Wiem. Chodzi o Ciri. No właśnie, kobieta. Pytał o nią jakiś elf. I to nie byle zawszony brudas z komanda wiewiórek, tylko elf i czarodziej. Zawszony brudas. Jak miał na imię? Elfy. Nie przedstawił w ogóle się. W tej grze i nosił są. Maskę. Był bardzo tajemniczy, ale spodobał mi się. Inteligentny i opanowany. Mówił, czego chciał od Ciri? Powiedział tylko, że mieli się spotkać w Velen. Chciał się dowiedzieć, czy nie przybyła tu przed nim. Aha. Zostawił dla niej jakąś wiadomość? Nie, ale prosił, żebym przeprowadziła do niego dziewczynę, jeśli ją spotkam. Czyli wiesz, gdzie go szukać? Tak. Mówił, że znalazł sobie kryjówkę w elfich ruinach niedaleko wsi pod Gaję. Pójdę tam z tobą. Myślisz, że sam nie trafię? Mam z tym elfem niedokończone interesy. Coś mi obiecał, ale już się nie pokazał. Poza tym ja też chcę zobaczyć fajny się z Ciri. Krzyżyk. Jaki krzyżyk? Ona może już tam być. Na ile tysięcy słupów będzie kamerka? Kamerka będzie po remoncie pokoju, wiesz?
Możemy ruszać. Możemy wyruszać? Siema, tak, SCP Plaga. To tutaj. Byłaś tu już wcześniej? Nie. Wiwiśnia chciała być takie włosy. Albo pojawi się tajemnicza dziewczyna, o której mówił. Nie mam pojęcia, czego spodziewać się w tym miejscu. Jak tam było? No to się przekonajmy. Okej. Okay. No chodź! No i ty. Nie Bella Glan. Co ty robisz? Ale wiedźma. Kurde, no. Ja bym jej nie nazwał wiedźmą, wiecie? Dziki Gon. Co? Upiorni jeźdźcy? Myślałam, że oni nie istnieją. To znaczy... No to przypatrz się uważnie. Jest z nimi nawigator. Oni też śledzą chyba Siri, nie? Kto? Byli tu szybciej. Mary, dziękuję. Możesz nas teleportować na drugą stronę? Zobaczymy, Mary, zobaczymy. Naprawdę chcesz za nimi iść? Pośpiesz się. A ja widziałem koczak. Nie podoba mi się to wszystko. To chyba była prywatna wiadomość do mnie. Tędy przejdziemy, Kobito. Co? Cholerne teleporty. Ciekawe, gdzie Keira. Jakie zajebiste. Srebrny bestie, tak? Tak jest. Chodź tu, chłopcy. Kurwa. To jest pan, tu chłopcy. Spierdzielasz. Do rzeki. Lamusie. Chodź tu. Go, kill go. Co on? Popierdzieliłby? Ten wykopis, o. Dobra, porobiony. Zbieraj, ziomek, ciało. Nie ma co zbierać, okej. Okay. Tam w ogóle krzak jakiś jest, widzę. To weźmiemy sobie. Okej. Okay. Siemanko, Zbychu. Dobrze, że mnie nazwałeś Wiedźminie. Od dziś jestem Wiedźminem. Znaczy, jak gram w Wiedźmina, to jestem Wiedźminem, a na ogół jestem Stalkerem. Jakby się ktoś pytał o czatu. Dawaj, Geralcie. O, pływactwo. No. Dobra. W ogóle ciemno tu strasznie. Strasznie tu ciemno. Czy będzie Ringworld? Myślę, że tak. Myślę, że wieczorkiem pogramy w Ringworlda. O kurde. Sporo tych dziadów, nie? Zjemy sobie utko. Okej, okay, come on. Come on, cieniasy. Strasznie ciemno. Dobrze. To są ciężkie, ciężkie otoczenia walki. O kurde. Jest za ciężko. Go czar, go czar, wiedźmina. Dobrze. Jej. Kurde, dobrze nam idzie. Dobra, zbieramy sobie oczywiście. Żeby nie było. Okej. Okay. W ogóle, gdzie ta baba nas przeteleportowała? Ona jest jakaś porąbana. Czy grałem kiedyś w Skyrima? W Skyrima? Nie. Aha, Kacper, to fajnie, jak było super, to fajnie. Cieszę się z twojego szczęścia. Ziomeczko. Co to za dziwnie coś? Baba jakaś. Co ty, babo? Ło kurwa. Jaka pojebana ta baba. Ja pierdziemy. Co to za baba? Jak ona jest przerąbana, jak ona jest przerąbana? Rzucę. Ło, jeszcze znika. Nie,
takimi babami to ja nie lubię. O, w ogóle skomentowałbyś to jakoś, ale nie będę. Kurty. Pana. To wiedźma nas tu teleportowała, może ona chce nas zabić. Dziękuję za Luxa. Dziękuję bardzo, ziomeczku, za Luxa. O, w mordę. Kurde, no. Pana baba. Chleb, go chleb. O, śmiech. Jajajaj. Ty babo głupia, ginie. Ajajaj, umrze nam się chyba. O, zabiję. Komb jest. Ale fart, nie. Surowe mięso mogę jeść? Nie zatruję się? Siema zadziorka, witaj. No to nieźle, Sentry, no. Ciężka ta gra. Nie ma co. Ale dobra, udało nam się. Ta baba była jakaś pojebana, opętana. Ale na szczęście... ta baba... Co? Nie, no nie gadaj. No nie gadaj, że tu jeszcze jakaś walka będzie. Pozbieramy sobie te grzyby. Ojej. Go grzyby. Ja no mi się wydaje, że w tamtą, no tam, dobrze. W tamtą stronę musimy się udać. Mogę wszystko zjeść, aha, okej. O nie. Co na szczurów się boi? Co? Taka wiedźma magiczna się szczurów przestraszyła. Nie ma sprawy, ja je spalę. No, ile mam czekać? Ale piciak. W ogóle te szczury mnie atakują. Pojebane jakieś szczury. A na łowę. No, uderz tego szczura. Jak go muszę spalić. No. Pierdzielać, dzikie szczury. No nie wierzę, no nie mogę je bić. Czemu nie mogę się bić z nimi? Halo? A petardami jakimiś muszę je zniszczyć. A jak ja mam użyć te petardy? Szczurze nory? Aha. Dobra, kumam. Gdzie te nory? Spierdzielać, wy pojebane szczury. Gdzie te nory? Halo? Halo, nory, gdzie jesteście? Nie spaliła się? Ale i w jaki sposób? No, spal tą norę. Tylko gdzie te nory są? To są te nory, nie? Kurwa, te szczury mnie zaraz zajebią. Pojebane szczury. Oj, chuj. Jezu, udało się. Jeszcze jedną norę. Jezu, Jezu, pomocy. O, sparzę, no. Zmienię. Naładuje to się dzisiaj. Dobra. Jest. Ale to była trudna misja. Aż tak się boisz szczurów? Musi anihilować jednym zetnęciem.
Dobrze, już nic nie mówię. Co się właściwie stało? Coś tutaj wypacza teleporty. To dobrze, Zbychu. Ja muszę ściągnąć GTA. Dziki Gon używa specjalnej magii teleportacyjnej. Mają do tego szkolonych czarodziejów, nawigatorów. Okej. Dla mnie mogą sobie mieć nawet 3 sterników i papugę. Ja na pewno nie będę więcej ryzykować. Ruszajmy. Dziki Gon ma nad nami sporą przewagę. To nie jest zła wiedźma, nie? Szczurów się zwariowałeś? Musimy się stąd wydostać. Idziemy. Może jednak damy radę dotrzeć do tego elfiego maga przed nimi. Ale czego chce od niego Dziki Gon? Idziemy, babo. Oczywiście ma jakieś informacje o Ciri. Albo jeżeli próbowała do niego dotrzeć i wytropili ją. No dobrze, ruszajmy. Może trafimy na jakieś ślady tego elfa. Wcale nie jest powiedziane, że Dziki Gon idzie właściwą drogą. Co ty, Fonki? Co ty w ogóle piszesz? Kogo to interesuje, Fonki? O jest. Aż mi się źle zrobiło, jak to przeczytałem. Co to za pojebus? Co to jest? To on! Ten elf! A to ten elf, aha! Harveth Fagledyf. Co to było? Iluzja? No, spoko, Zbychu. Projekcja morfotyczna. Ściągnę, jutro może ściągnę. Siema, Liv. Trochę Wiedźmina. Jaka projekcja? Jaka o co chodzi? Projekcja? Coś w rodzaju czarodziejskiej skrzynki pocztowej. Dużo bezpieczniejsze rozwiązanie niż tradycyjny list, który każdy może zabrać, zanim trafi do adresata. Aha. Fajne. Ta wiadomość na pewno była dla Ciri. Córka Mewy to dziedziczka Lary Doren. Rzeczywiście, elfy tak nazwałyby Ciri. Ale co z tym znakiem miecza? To jakaś zagadka? Aha, nie biegać centry. Tak, jak ale się... niezbyt trudna. Wystarczy wiedzieć, no dobra, że miecz Ciri dzięki. To Zirael, jaskółka. Po prostu jak nie biegam, to te znaki się szybciej ładują, tak? Chyba właśnie o to chodziło. O to ci elfie chodzi? Czarodziej zabezpieczył przejście tak, żeby tylko Ciri mogła do niego dotrzeć. Pewnie nie przewidział, że pojawi się tu ktoś taki jak ty. Myślę, że jednak spodziewał się nieproszonych gości. Mam nadzieję, że Dziki Gon trafił na jakieś przeszkody po drodze. No to chodźmy. Myślisz, że jeśli pójdziemy za znakami jaskółki... Tak, gadajcie więcej. Zobaczymy. Okej, okay, let's go. Szybko! To wygląda jak stary elfi port. Pewnie tak docierali to od strony wody. Znowu jakieś będą wiedźmi. Ciekawe, kiedy to było. Porąbana ta gra. Te tłuste żółte opary są trujące. Wiem, nie musisz mnie pouczać. Go srebrny. Umiesz rozpoznać piestrzenicę lisią. Bo... Besemir opowiadał, że kiedy nauczył się rzucać iglu, od razu wypróbował je na grzyba. Kiepski pomysł. I co? Na młodych wiedźminach. Wiorysów też przyjechałem. Ale nie jak te babki bagienne jakieś. Tamte to dopiero są przejebane. No idź. Bij te upiory, panu. Ile mam czekać? Myślałem, że ta wiedźma tu ich tak pozabija wszystkich, że chyba. Ale nie jest to. Jakby się wydawało. Dobra, go, następny. O ty, mędo. Tam jest za darmo. Stalkerem, który został. No i nice. Okej. Zdychaj. Rozbieractwo. O, wszystko. Nie ma lekko czatuchy. Gdzie mam iść? O, tu coś jest. Halo. Wow! Zarobiście, jakieś miecze.
Co? Skinąłem? To nieźle. To nieźle, nie. Jakieś dymki mnie wykończyły. No kto by się spodziewał. Siema Natalia. Elo, XMG Star. Siema, siema, witaj. Co to za gierka? To jest Wiedźmin. Wiedźmin 3, ziomeczku. Nieźle, nie? Dymki nas porobiły. Kto by się spodziewał? Ja tu z jakimiś babami bagiennymi walczę. Z jakimiś upiorami, a tu jakieś... Ach. Niech sobie maskę że założę następny raz. Kurwa, zbieraj te grzyby. No. To wygląda jak stary elfi port. Chodź, babu. Tak docierali tu od strony wody. Poświeciłabyś, by ciemnica straszna. Idź. Ona czeka na nas. Nie wiadomo na co. Uważaj, te tłuste żółte opary są trujące. Dobrze. Wiem, nie musisz mnie pouczać. No właśnie, umiem nie musisz mnie pouczać, bo już mnie raz zemdę. Esemir opowiadał, że kiedy nauczył się rzucać igni, od razu wypróbował je na tych grzybach. Kiepski pomysł. I to co? Może jak je zbiorę, to... Cóż, przeżył. A na młodych wiedźminach rany goją się szybko. Chodźmy. No idź, idź. No i naweszła w to i co? Nic się jest, nie stało. Upiorze, chodź tu. O, jest. Nieraz śmierzaj mnie. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurde. Jak ja nie mam wchodzić, co jak walczę? Dobra. O, to jest tak. Kurde. No po co w to wchodzisz, ty? Porąbaj, co? Siema, Dawid. Witaj, Dawidzie. Witaj, witaj. Co, taki nerwowy jestem? Nie jestem. Tylko ty wiecie, to jest gra dla osób o mocnych nerwach. Pozdrawiam, Dawid. Czemu, Justynka? O co chodzi? Chodźmy. Nie ma lekko w tej grze, nie ma lekko. Po prostu to jest najcięższa gra, w jaką przyszło mi zagrać. Kurde, czemu wchodzisz te dymy? Chory. No i gdzie ja mam tu iść? Mam eksplorować te ruiny? O, tam coś jest. Kurwa, no nie wchodź, to ty dał mi. A w ogóle tam był miecz jakiś, ja chcę ten miecz zdobyć. Mi się wydaje, że ten mieczyk naprawdę może być dobry. To tam jest, na tym posągu. Zjedz sobie surowe mięcho. Tu jest ten posąg. Co się stało? Dobra. Kurde! Wyrwaj, one kamieniami mnie napierdziela, dobra jest. Normalnie niczym. Chuck Norris. Dawaj, ty wiesz. Dobrze jest, Chuck. Nie sprzedamy tanio skóry, nie. Nic z tego! Hej, Szymon, nie wiem. Jak będzie nam działać, wiesz? Jak będzie działać, bo na tą chwilę nie bardzo chce nam działać ta gierka. I tak jest największy problem. Czekajcie, tam gdzieś były jakieś takie znaczniki. Kurwa, no i w las to jest. Dziękuję za lód, Samery. Kurde, bele, lucujcie. Dokładnie. A co zrobić? Bardzo orzeźwiająco. Żałuj, że się nie zdecydowałaś. Ja tu mam płynąć? Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. Czatuchy, ja tam mam czegoś szukać? Bo ja tu nie wiem. Porąbana ta gra. Strasznie ciężka.
No, Szymon nie działa właśnie. Właśnie nie działa, powiem ci. Bo jakby działało nam, to byśmy już grali. Go Queen. Dobrze. Ja mam tam płynąć? Ja już nie wiem sam. Bo ona tu siadła, czekała na nas, to może my tam musimy iść. Aha, sentry. Może po prostu musimy... Ojejku, jejku. Dobra, coś czuję, że musimy tędy iść. Kurde, ja tu nic nie widzę, naprawdę jest tak ciemno, że... Ja pierdzielę. Straszne to wszystko, no właśnie. Znów zdechnę. Halo. Ja cię kręcę. A, dobra. Płynę tam. Zobaczymy. Zobaczymy. Może coś tam będzie jednak. O, no, coś tam jest. Nurkuj, Wiedźminie. Wow. Tu zajebiste itemy jakieś. Dziękuję, Sentry. Go, Wiedźminie. Siema, Komi, witaj. Coś, Seven Days Today. Powiem ci, nie mam za bardzo z kim zagrać, wiesz, Szymon. Ja bym mógł zagrać, tylko jakbym miał ekipę taką do gry, to by było fajnie, a tak samemu to się średnio w tą grę gra. Siema, Wow, siema, siema. Nie wiem, cykam trochę tam łazić. Tu jest jakaś skrzynia, nie? Wspaniale. Co? Co to jest? Halo? Jakieś dzikie kolce. Liv, dziękuję za Lutza. Dzięki, dzięki, Liv. Nie, my tu chyba nie musimy iść. Kurde, znowu tu wlazło. Nie, uciekaj. Geralt, uciekaj. Zostaw te upiory. Nurkuj. Ej, no przerąbane, nie? Przerąbane, co? Aden na to? A które to jest Aden? To? Art? Ojojojoj. Queen, go! Kurde, no ciężko się to wybiera. O. To ja umrę zaraz, nie wiem. Mam coś do jedzenia może? Potrzebuję jedzenia. Może byśmy spróbowali stworzyć biały miód. Jaskółkę bym chciał. O Jezu. Tych ziół potrzebujemy bardzo dużo. No wiem, Szymon, wiem, że graliśmy. Pamiętam. Mam nadzieję, że nie zabłądziliśmy. No ja ten, no właśnie. A ja bym się obawiał, że właśnie zabłądziliśmy. Bo już nie mam pomysłu.
Boję się tych dymów, to zaraz mi porobi. Kurde, no. Geralcie, znajdź jakieś miejsce. O! Czy my tędy przeszliśmy? Czyżby tak było? Tak, my tędy przeszliśmy. Dobrze mówię, czatuchy? Tędy przeszliśmy. Więc tak. Powiem wam, że nie jest lekko coś znaleźć. Kralcie. Możesz zaraz. O! Tu akurat byliśmy. To może gdzieś tutaj. Ja tu nic nie widzę, naprawdę. Strasznie tu ciemno jest w tej jaskini. Schematy, duperela. No ale cóż mi z tego, jeśli ja muszę znaleźć... jakiś symbol. O! Jest, mamy coś. Jaskółka! Czyli dobrze idziemy. W końcu. Jej, kurde, udało się, czatuchy. GG normalnie. Aż sobie grę zapiszę. Tylko ja nie wiem, jak my to przeżyjemy wszystko. Bez życia, to wiecie, tak średnio. Dziękuję, Wiwiśnia, bardzo za ludca. Dawaj, Wiedźminie. Dobra. W końcu udało się znaleźć drogę do nikąd. Nie no, żartuję. Tu są jakieś tunele, dobra, dobra. O, jest ten mag. Czy tam elf. To wygląda trochę jak tamten filar od projekcji elfiego maga. No, trochę tak. Zabłysnęłaś inteligencją, ci powiem, wiedźmo. W ogóle jego ma maskę fajną. Piku Gaming. Witaj, witaj w ogóle, bo chyba jesteś nowy. Kelpi? Chodzi o tego potwora morskiego? Tak, jeszcze z potworem. Nie, nazwała tak swoją klacz. Podobno potrafiła galopować jak demon. Rzeczywiście dobre imię dla konia. To co, szukamy? Bella Glan. O, koczaku. Nieźle. Tu jest jakieś dzikie przejście. O, jest coś, dobra. Morski potwór. Wygląda trochę jak Keira. Geralt, co to jest? Medytacje? Zabezpieczenie, szlak. Dobra. O kurwa. Co tu jest? Ja ze sobą mam walczyć? No chyba. Myślisz, że to taka psychologiczna gierka? Porąbana gierka. Jak mi zaraz dzieli, to nie mam wątpliwości, która z was jest prawdziwa. Skup się na walce. Właśnie, babu. Tak, teraz nie rozśmieszaj. Kończmy to. Go, 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 go. Jest, robiono. No i co? Chodźmy. Podobno ci się śpieszyło. Okej, gitarka. Tu jeszcze coś jest? Halo? Proszę mi to dać zbadać. No, Geralcie.
Znowu on się objawił. Chodź Kelpi. Dobra. Rozejrzymy się tu jeszcze troszkę. Ale jest tak ciemno, że ja to gówno tu widzę, nie? Deski, tu jest taka ciemnica. Wy też tak macie ciemno? Ale to normalnie ledwo co widzę. Bez kitu wam mówię. Wizerunek myśliwskiego psa. Nie ma nic wspólnego z Kelpi. Siema Ezreal. Oj, zajebiście. Co to mnie zabiło, no? Co to było? Jak ja miałem tego uniknąć? Bardzo ciemno, nie? Kurde, ciężko cokolwiek znaleźć. Dobra, musimy tą medytację jednak rypnąć. Patrz, to wygląda trochę jak tamten filar od projekcji Elfiego Maga. Tylko jak to zrobić? O, zajebiście. To czemu ja o tym od dawna nie wiedziałem? Dobra, easy. Chodźcie, upiory. Gadaj, co tam masz powiedzieć? No, come on. Zirael, nifor de soleseir. Mam tam wskoczyć, Sentry? Chyba szalony. Utopię się jeszcze pewnie. Kelpi? Chodzi o tego potwora morskiego? Nie, Skinia nazwała tak swoją klacz. Podobno potrafiła galopować jak demon. Rzeczywiście dobre imię. Aha, nie ma znaczenia, najdę zrobię. Dobra, dzięki. Dobra. Bella Glan. Morski potwór. Wygląda trochę jak Kejran. To zasadzka. Geralt, co to jest? Kolejne zabezpieczenie, szlak. O, dobrze, no co to za gruny, panu się z was jest prawdziwa. Zdychaj. Easy będziesz. Wow. Ciekawe. Wygląda na miutka. Go medytacja. Prześpi się. Tylko to tak średnio wygląda, co? Medytacja, go, pełne życie. No, dawno temu jeden Doppler zmienił się we mnie na próbę. No i co? Nie spodobało mu się. Dopplery są poczciwe z natury. Dobra, kolejny znak tu gdzieś był. Wizerunek myśliwskiego psa. Nie ma nic wspólnego z Kelpi. Musisz zawsze wszystkiego dotykać? Tam skoczyć, ty mówisz? Geralt, wszystko w porządku? Nie skacz. Powiedzmy. No, i ostatni znak. Nie, to znowu ten ziomek. Może bez kitu musimy tam skoczyć? Tak, musimy tam skoczyć. Ale przed tym zapiszę sobie grę. No to go, skok wiary. Siema Przemek, witaj. A tu będzie jakiś ciekawy item pewnie. Jest mieczyk. Rysunek. Strasznie tu ciemno. Wskazówka dla Ciri.
Aż ledwo widzę, trzeba to wiecie. Ledwo widzę, kurdy. Dobra, tu jeszcze jest jakiś znaczek. Rysunek konia? Prawie taki sam jak poprzedni. No to zobaczmy. Geralt, w końcu. Nie wiem, co zrobiłeś, ale zadziałało. Wracaj tu. No idę, dziewucho. Zobacz, otwierają się. Super. Chodźmy już. No ja bym jeszcze przymedytował chwilkę, poczekaj. Okej. Okay. Hejka, hejka, Vivi. Cześć, cześć. Cześć, cześć, Vivi. Do tej dziury. Skoczyłem. No tak, już wiem, co wypaczyło. Podobno ci się śpieszyło. Ja muszę zbierać więcej tych rzeczy, bo te mikstury będziemy robić czasem, nie? No, halo. Geralt! To chyba jaskółka. Podziałało, idziemy. To na pewno bezpieczne? Musi. A, nie bój się. Nie mamy wyjścia. Bella Glan. Bella Glan. Spokojnie. To źle? Coś jakby cisza przed burzą. O, nie gadaj, proszę. Chuj tam coś jest. Co? Ja nie jestem... Mam złe przeczucia. Golem! Nie rozpoznano. O, przechuj. Golema naprawdę. Jakby tego mało było. Kurde, go queen. Patrzcie, ile on ma życia. Ajajaj, dobra! Nic nam nie zrobisz, golemie! Jestem silniejszy od ciebie. Kurwa. Może jednak nie. Go, golemie. Ciemnica. Ale niczego się nie boję. Dobra, ciebie. Chory pojebie. O jest. On nam jeszcze nie zadupcył, nie? Jak mam zadupcy, to... O, nie było tak źle. Zobaczcie, dalej. Czarodziejki, Ziggy. Kurde, co ty robisz? Opanuj się, szaleńcu. Kurde. Właśnie, ja muszę tych silnych ataków używać. Ło, ile one zadają. Z tym cienia sobie nie używałem w ogóle silnych ataków. Dobra. Dobra, tak, nie odbyłem. Ach. Silne ataki jednak są przeopędne. To była dopiero walka, chyba najlepsza walka, jaką spotkaliśmy. Widziałam, że przetrwać. To następnym razem mnie uprzeć. Dobra. Nie powinieneś lekceważyć mojej intuicji, Wiedźminie. Na przykład co do ciebie mam bardzo dobre przeczucia w różnych kwestiach. To nieźle, ja też. Dobra, idziemy dalej. Hello. Fajna ta wiedźma, podoba mi się. Dziękuję, Wiwiśnia, za ludca. No, koczak tu jest pełne skupienie. Nie ma lekko. A co zrobisz, kiedy już spotkasz Ciri? Masz jakiś plan? No. To zależy od niej. Pójdę z tobą na ryby. Połowimy sobie trochę. Dobra. A wyobrażałeś sobie, jak to będzie? Co ona powie, jak teraz wygląda? Nie. Przepraszam, zagalopowałam się. Czasami zapominam, że nie znamy się na tyle, żeby rozmawiać o sprawach osobistych.
Nie martw się, jesteśmy na dobrej drodze. O. Tam jest teleport. Dokładnie, Geralcie. Mam wrażenie, że zaraz wyleci na nas następny golem. Ej, znowu mi się chyba zawiesił czat, bo widzę tylko, że Koczak pisze. Aha, dobra, Szymon, dzięki. A nie, jednak nie. Jednak po prostu każdy jest skupiony na grze. Aha, Sentry. Dobra. Tu mamy plus 5. Dobra, tu jest jakiś lepszy chyba, nie? Tego użyjemy. Czemu nie? Okej, okay. I ciuchy jakieś znaleźliśmy. O kurde, nowe spodnie, zajebiście. Nowe rękawiczki. Jakie zielone. Dobra. Niech będą. Aha. Tym możemy naprawić swoją zbroję. Dobra, Koczaku. Togites, Togites. No, dawaj Wiedźmika. Go. Użyj tego. Mam nadzieję, że nie zabłądziliśmy. A, tu jest obok. Dobra. No użyj, no. Halo. Kolejny symbol jaskółki. Jest. No, udało się. Chodźmy. Easy, easy. Te portale są easy, nie? Do zrobienia. Tylko ten golem to był naprawdę dobry. Patrz, jesteśmy po drugiej na stronie mostu. Na inny kolor, Koczek. A mi to trochę takie zielonkawe. Czyli teraz są daleko przed nami. Chodźmy. Gwella Glam. To na pewno robota dzikiego gonu. Skoro zniszczyli strażników, to zdecydowanie... No nie gadajcie, że znowu przyjdzie nam walczyć. A miałeś jeszcze jakieś wątpliwości? Wielkie bestie, zamrożone. Dobrze, że je zamrozili, nie? Zamrozili je, zanim zdążył ich zaatakować. No, spostrzegawczy jesteś, Geralt. Dobra. Oby to już było koniec tej jaskini dzikiej. O, jest dziki błąd. To są dopiero koksy. O, Sentry, naprawimy w mieście. Jak będziemy w mieście, to naprawimy sobie wszystko. No, zadziora trochę, tak. Ta zbroja nie pasuje trochę do Wiedźmina, ale... Dziękuję, Mary, za luksa. Dzięki, dzięki, Mary Jane. Co to się robi? Białe zimno. Przywołał je czarodziej Gonu. Dasz radę zamknąć szczeliny, którymi się przedostaje? Za daleko! Musimy do nich podejść! Osłonię nas kipielą Demetri Kres! Stań blisko kipiolem mnie! Demetri Cest. Do Orion! To nie jest zła kipiola. No i... Gotowe! Trzymaj się blisko! No, come on, let's go. Kurde, ale ta gra jest dopracowana, ja pierdzielę. Przefaza, nie? Fajna zbroja. Co wy chcecie? Jak ci wieśniaczki mieli taką zbroję. Musimy pozamykać. Ale jest lepsza w tej wiedźmińskiej. Ja to zrobię, tylko mnie ochraniaj. O kurwa. Nie no, znowu jakiś... pojebany. Srebrny. Jak nie ogary, to dzikie ogary, jak nie upiory, nie wiadomo co. Zamroziło mnie trochę przez chwilę. No dobra, kurde, masakra.
lotujemy, dawaj. Wow. Dobrze, dobrze. Lut, lut, lut. Zaczynam wierzyć, że nam się uda. Kurwa! A, jak to boli. Czekajcie, medytacja, poczekaj, moment. Jestem drzymne se chwilę. Poczekasz? Poczekam. O kurde, nie mogę teraz. O nie. Nie jest dobrze, czaty, nie mamy życia zbytnio. Początek góry ladowej sceny, no co ty? Jak ja już mam dosyć tego. Tej jaskini. O nie. Nie, 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 muszę dużo uników robić. To jakoś przeżyjemy. O, 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 dobrze. Dobrze. O nie. Kurde, fasola. Z kim mi przyszło walczyć? Wyjebane jakieś ogary. Ajajaj. To jeszcze mało. O, spadniemy. Kurde. Ciężko bardzo, nie? Ajajaj. Z jakim bossem? No, nie wierzę. Te misje są za ciężkie. Ja chyba powinienem skupić się na tych pobocznych misjach na początku, co? Dzięki, Justynka. Cześć, 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 cześć. Dobra, hopa. Zamrozili je, zanim zdążył ich zaatakować. Co, od nowa wszystko? Ajaj, przebij, 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 przebij. Srutu tu. Biały, dasz. Blisko mnie! A teraz mogę medytować? Czekaj, jeszcze nie. Daj mi odpocząć chwilę. Kurde, nie ma weno. Darian Anoy! Gotowe! Trzymaj się blisko! No wiem, no wiem. Dam radę, go, 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 babu. Wiedźmo stara. Ale to są trzy otwory, kurde, no ja nie wiem. A ten grom to co to daje? Może napiję się tego groma, może coś będzie lepiej. Fajny kolor! Come on, let's go. O, musimy pozamykać! Mam iść! Ja to zrobię, ty do mnie ten grom nam zniknie, zanim one wyjdą. Co za to głupie. Spokojnie. Myślę, że te dzikie ogary nie są nam straszne. Bo na pewno to skóry nie sprzedamy. Na pewno. No come on. Zjebany okaże. Wow. Go, 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 go. Oj, nie. Karolniki, dobra. Udało się. Pierwszy zrobiony. Siema Przemek, witaj. O, zbieraj, lutuj, lutuj, kupi czas. Daj mi to, żeby... Jaka ta muzyczka jest zajebista, nie? To jest klimat Wiedźmina. Kurde, tylko tam jest strasznie ciężko. Na pewno nie będzie łatwo. Okej.
kolejnej wrota czy dziura, nie wiem jak to nazwać. Idą trzy tym razem. Ojojojojoj, to czar. Jest. Nie no, teraz zajebiście nam poszło. Dobra, na spokojnie. Zajebiście. Chodźcie tu. No już, jedni rybcy. Porobieni, kurde, nieźle, nieźle. Dobra, już drugi zrobiony. Ja sobie zapiszę, wiecie? Zapiszę sobie. Aha, nie mogę teraz zapisać. Kurde, szkoda. Jeszcze tylko jedno. No, dokładnie zadziora. Cała muzyka z Wiedźmina jest zajebista. Siarka, to siarka. Dobra. Teraz musi nam się udać. Dziękuję za lucę, zadziorka. Dzięki, dzięki. Okej. Okay. Okej, okay, dałaś następny. Bydlaku. Bydlaku, dokładnie. Śmierci dupce. O, Jezu. Spokój, pomagam. Gdyby nie ja, to już tutaj już dawno padło. Kamera nam się oddaliła. Halo, kamera. Muszę wrócić na pozycję. Dobrze, zajebiście. Obsrały się już te skurczyłki. No, co jest z tobą? Jest. Zajebiście. Polukujemy sobie. Udało się. Jej. Darian Anoy! No. Go zapis. Mogę już zapisać? Nie mogę. Kurde. Keira! Co? Zaraz mi przyjdzie. To wymagało sporo mocy. Tylko mi tu nie mdlej. Teraz, kiedy mnie tak ściskasz, w życiu. No. Chętnie bym ci powiedział, że możemy tu chwilę zostać i odpocząć. Wiem, wiem. To nieźle. To nieźle, Wiedźminie. Dobra. Siema, Bibiśka. Dobra, lecimy. Zablokowali przejście. Może... Mogę zapisać? Kurde, no nie mogę. A medytację chociaż mogę odpalić. O, zajebiście. Zostaw to mnie. Dobra, idziemy. Jest Gites, jest Gites, czatuchy. No dawaj, pokaż na co się stać. Bella Glan. To nieźle, chodźmy, nie? Może jeszcze ich dopadniemy. Niezła czarodziejka. A co ty chcesz walczyć z dzięki dzikim konem? Mieliśmy ciężką przeprawę. Ja to ich nie dobrze, gonił. Że przyszłam tu z tobą. Nie poradziłbyś sobie beze mnie, prawda? No na pewno. W życiu. Czeka na nas. Nie no. Co to znowu tam? Czy będzie crossout albo reward? Będzie, będzie, będzie. Potem jakoś będzie, będzie, będzie. Wiesz co to jest boss? No wiem. On? O nie. Przecież już był golem. Uparty jesteś. W końcu jego mordę zobaczyłem. Pomogę ci. Odsuń się. Przestań mi mówić co mam robić. No nie. Ciekawe ile wytrzymasz. Kurwa no. Czemu? O, dobra. Dobrze. Ja pierdzielę. To będzie nie do przejścia. Ja pierdzielę. To jest ten dziki kon, nie?
to jest jeden członek dzikiego gonu. Dobrze, zajebiście. Ło. Nie, no jeszcze sobie przyzwie jakiś porąbany. Kurde, no. Ta gra jest za ciężka. Dobrze, piskać do tym szpiorunami. O Jezu. Dobrze. Jak on ma całe życie znowu? Skąd on ma całe życie? Przecież zabrałem więcej. Przeszła ci ochota? Dobrze. Kurde, fasola, no. Użyję sobie tego grama. Zabij. No ja cię proszę. Kurde! O, kiedy... Nie, znowu ty. Kurde! No, właśnie zauważyłem sentringi. Kurde. No ja ciągle za dziora daję ten znak, wiesz? Kurde, no strasznie ciężko. Ajajaj. Dzięki za pomoc. Mieliśmy ciężką przeprawę. Dobrze, że przyszłam tu z tobą. To dopiero początek. Nie poradziłbyś sobie bez mnie, prawda? Czeka na nas. No, chodź. Upa. Odsu. Ciekawe, ile wytrzymasz. No, dużo niż ty, śmierdzi dupce. O, ginę. Dobra, teraz będę bardziej ostrożniejszy. O! Dobrze. Kurde. O, jop, jop. Dobrze. Kurde, no już. Geralt, patrz, on otwiera przejście! Spokojnie, skup się. Kurde, no... Te wilki są przejebane w sumie. Pogary w sumie, te wilki. Go kill him, kill Geralt. Zajebiście. I znowu ma pełne życie. Jak on się tak będzie szybko regenerować, to my nie damy sobie rady. No. Ja wiem, tu, no... Nie trafię. Przeszła ci ochota? Go! Go, go, go! Go, go, go! Kurde no! Jeszcze jedna szczelina! No i co, zregeneruje się na nowo. Nie zrobić. Proszę wyleczenie. To dobrze, zajebiście. Nie, no on ma znowu pełne życie. Moje pany. Dobrze, dawaj. Dawaj, go! Użyj czaru i... Go! Go! Jest! Jest! Udało się! Jest!
Ale przejebana walka, nie. Naprawdę, szaty. To mi wygląda na laboratorium elfa. Ona już taka spokojna po takiej walce. Zajebiście, udało się. Zapisz grę, Geralcie. Ło. To nie fart, to czysty skill. Ale dobrze. Kurde, to naprawdę było przejebane, nie? Ło. Dobrze, dobrze. Udało się, czatu. Oj, leparkur, ziomeczku. Okej. No dobrze, zobaczmy tę wiadomość. No, o. To było czyste MLG, dokładnie. Nie zostawaj tu zbyt długo. Nie, no bez kitu, ciężko, ciężko. Nie ufaj nikomu, a przede wszystkim strzeż się wiedźm z szybuchowych moczarów. Przerąbana ta gra, nie? Spróbuj do. Na początku było łatwo, a teraz to jest coraz ciężej. Ale w końcu to był jakiś członek dzikiego konu, nie? Dzikiego gonu. To oni naprawdę muszą być, wiecie, najlepsi. Może to i lepiej, że nie zostawił dla Ciri jasnej wiadomości, skoro wpadł tu dziki gon. Na pewno uruchomili projekcję. Przetrząsnęli wszystko. A gdyby mieli więcej czasu, pewnie nie zostałby tu kamień na kamieniu. Ale to nie zmienia faktu, że niczego się nie dowiedzieliśmy. Ani o elfie, ani o Ciri. No. No cóż, wiemy, że dobrze ją znał. Podróżowali razem. Seriora, trochę tak. Ciekawe, czemu się rozdzielili? Może tak było bezpieczniej, skoro elfiego czarodzieja ściga dziki. Kurde, już prawie 2 godziny gramy. A w sumie jednego questa robimy, nie? Z krzywuchowych bagien. Z krzywuchowych moczarów. No, sentry, dokładnie. Kejra, medytacja jest bardzo. Ale ja przecież nic. Bo zaraz. Dostaniesz na pyrkę. Dlaczego nie powiedziałaś nic wcześniej? Przecież ci wspomniałem, że Ciri zadarła z jakąś czarownicą. Nie wiedziałam, że chodzi właśnie o nie. Zresztą, gdybym ci o nich opowiedziała, od razu byś tam popędził. A przecież musieliśmy najpierw sprawdzić, czy Ciri nie ma tutaj, prawda? Ale teraz oczywiście wszystko ci powiem. Teraz, kiedy przeprowadziłem cię bezpiecznie przez jaskinię? Najłatwiejszy boss? Że tak źle o mnie myślisz. No w sumie pierwszy, to musi być najłatwiejszy, nie? I nie mam pojęcia, skąd mi się to wzięło. Bardzo szybko, nie? Minęło. Kurde, znasz te wiedźmy? Mi to bardzo, ja to myślałem, że z pół godziny gram, a tu półtorej godziny. W jednej z chat w wiosce znalazłam stary manuskrypt. Była tam mowa o tym, że miejscowe czarownice chodziły czasem na krzywuchowe moczary. Były pośredniczkami między wieśniakami a paniami lasu. Wiedźmy nie tolerują intruzów, ale pomagają miejscowym. Ponoć to one powstrzymały zarazę w Velen. A ty co o tym myślisz? Chętnie uznałabym to za bajania starych bab, ale kiedy przybyłam dziękuję, do Velen, Wiśnia, przez pierwsze kilkanaście dni miałam paskudne koszmary. Coś wzywało mnie na bagna. Pewnej siema, nocy wprowadziłam się w jawny sen i stawiłam temu czoła. Czoła. Kontakt urwał się natychmiast. Od tamtego czasu cisza. Jak do nich trafić? Bagna są rozległe i niebezpieczne, ale podobno wiedźmy wskazują wieśniakom właściwe ścieżki. A to ja widziałem te wiedźmy na jakimś trailerze. Moczarach, a później iść takie na 3 przebrzydłe wiedźmy. Słodyczy? No tak. W Kermoren nie czytają dzieciom bajek do snu. Wszyscy normalni ludzie wiedzą, że wiedźmy mieszkają w chatce z piernika, która stoi na kurzej nóżce. To nie jest. Będę musiał przekonać się sam. Weź tę księgę i przeczytaj ją. Szymon, nie mam pojęcia, Szymonie. A ty wiesz, no może? Dobrze. To na początek rozejrzyjmy się za jakimś wyjściem. Słyszałem, że jest 300 dobry godzin? Pomysł. Coś takiego, nie wiem. Tak naprawdę nie wiem, nie mam pojęcia. Po co tu w ogóle przyszliśmy? Kurde. Dobra. Musiał sam spalić te notatki. Dziki gon nie byłby aż tak dokładny. Czyli domyślał się, że go szukają. O, to coś. Halo, przeskocz to, Geralcie.
Dziwne, medalion drga, a przecież nic tu nie ma. 400-300 godzin. To nieźle, nie? To iluzja. Też ją wyczuwam. Spodziewałam się, że możemy się tu na nie natknąć i dlatego wzięłam to ze sobą. To? Czyli co? Oko Nehaleni służy do rozpraszania iluzji. Łatwo je skonstruować, więc możesz je zatrzymać. Na pewno ci się przyda. No, i za każdym razem będzie cię o mnie przypominało. Dzięki. No, zobaczymy Szymonie. Tajemniczy mag zielarz. Tajemniczy mag zielarz. Okej. To jeszcze... Co to jest? Eliksir, który dostał ode mnie. Wygląda na to, że mu się przydał. To nieźle. Tu jakaś skrzynka jeszcze jest. Przylutujemy sobie, upewnimy się, o, co to jest. Plucik i coś czerwonego było. Ale dobra, znikło. Okej, okay, możemy ruszyć. Coś tu jest. Gdzie ten artefakt od Eiry? Możemy ruszać. Mhm. Przekonajmy się, gdzie prowadzi to przejście. Dealerem była. Czujesz od lewej jakby prąd świeżego powietrza? To pewnie wyjście. No to chodźmy stąd wreszcie. Poczekaj, jeszcze magiczny kaganek. Magiczny co tym razem? Właśnie. Kaganek. Elf mi go obiecał w zamian za pomoc. A skoro raczej tu nie wróci, mogę go sobie sama wziąć. O ile go znajdę. Pomożesz mi? No pomogę, oczywiście, że ci pomogę. No to świetnie, chodźmy. Ile razy przeszedłeś Rimła? Rimwarda nigdy nie przeszedłem, wiesz? Nigdy nie doszedłem do tego stopnia, żeby zbudować rakietę i uciec z kolonii. Z planety w sumie. Siema, kompakt. Okay. Jak tam, kompakcie, życie? Na kolejną zagadkę. Znowu zagadki, Jezu. No, zbadaj to, Wiedźminie, proszę cię. Badaniem to jest czasami co? Coś nie chcę tego badać. Tu jest jakaś inskrypcja. Pokaż. Możesz przetłumaczyć inskrypcję? Ja rozumiem jedną trzecią, a i to nie ma żadnego sensu. Poczekaj. Nigdy nie byłem dobra z wysokiej odmiany starszej mowy. Trudno. Przetłumaczę to dosłownie, pomijając wykwintne asonanse. Przetłumacz tak, żeby było zrozumiałe. Zagadka. Czterech strażników niosło jasny płomień, wszyscy w równym rzędzie. Pierwszy nie szedł z brzegu, drugi, co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęskną. Trzeci szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. Czwarty nie szedł obok pierwszego, lecz ten również grał. I tak strzegli swej królowej, co zasnęła pod gwiazdami. Rzeczywiście brzmi zagadkowo. No dobra, spróbujmy to rozwiązać. Say what? O kurwa, co to jest? Porąbało ich. Dobra, na początku... No to spróbujmy. Musimy po prostu ustalić kolejność. Cztery postaci? Podobne do siebie? No właśnie. Czekajcie. To nie jest proste. Czy
Czekajcie, bo na początku był shed jeden. Pierwszy. Który nie grał, nie? Chyba zrobiliśmy coś nie tak. Możesz powtórzyć tłumaczenie inskrypcji? Czekaj. Czterech strażników niosło jasny płomień. Wszyscy w równym rzędzie. Pierwszy nie szedł z brzegu. Drugi, co szedł obok pierwszego, grał pieśń pęską. Trzeci szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. Czwarty nie szedł obok pierwszego, lecz ten również grał. I tak strzegli swej królowej, co zasnęła pod gwiazdami. To będzie pierwszy. Całkiem ładnie się pali. Ten gra coś. Ten ma zwierzaka. Kurwa. Nie ze mną takie zagadki. Może... Kurde no. Możesz powtórzyć tłumaczenie inskrypcji? Czterech strażników niosło jasny płomień. Wszyscy w równym rzędzie. Pierwszy nie szedł z brzegu. Drugi, co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęskną. Trzeci szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. Czwarty nie szedł obok pierwszego, lecz ten również grał. I tak strzegli swej królowej, co zasnęła pod gwiazdami. Ten. No to chyba to będzie... Ten. Poczekaj, coś się tam zaczęło dziać. To prawda. To ci przecież też tak zaznaczyłem. Teraz będzie z psem. Ten. No i graj. No to spróbujmy. Musimy po prostu ustalić kolejność. Cztery postaci, podobne do siebie? Udało się! To nieźle, to nieźle. Kurde, zagadki jakieś nienormalne. Kto to wymyślił? Kto to? Nie ma żadnego napisu. Znak mewy. Gdyby nie to, że wiem, gdzie jest pochowana, powiedziałbym, że to grobowiec Lary Doren. Może to tylko jej pomnik? Nie sądzę, żeby elfy chciały ją upamiętnić w ten sposób. Dla niektórych jest może bohaterką tragicznej Mówiłem, legendy, prawo, lewo, prawo, lewo. Ale wieczysz własnej rasy, która poniosła słuszną karę za to, że związała się z Kregenanem z Lot. Może ten elf... Nie, tak naprawdę to Koczek napisał. Może. Ale z tymi dwoma pierwszymi to wiedziałem. Ale na początku tak zaznaczyłem, aha, nie? I dupa. I do czego to niby służy? Mam nadzieję, że uda mi się go uruchomić. Chodźmy stąd już, dobra? No, idziemy stąd. Dobrze, że was mam, nie? Bo ja to ciężko, ciężko. Ja no, zrobiłbym to. Tylko bym musiał, kurde... trochę pokombinować. Ale przecież na początku też zrobiłem. Pierw tego po prawej, potem tego po lewej. I ten upior wyszedł. To myślałem, że źle było. Idziemy? No dobra. Ktoś nałożył iluzję. Nicer, do kogo dołączyłem? Do tego drugiego bodajże, jak masz pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, to nie, do trzeciego chyba, wiesz, musiałbym się upewnić, nie pamiętam dokładnie jak on się nazywał, ale mi się wydaje, że do trzeciego żeśmy... Oh, wreszcie, ale chyba było warto, prawda? To znaczy, ostatecznie dowiedziałeś się czegoś o Ciri.
Wybierzesz się na krzywuchowe moczary? A opowiesz mi potem wszystko? Nie wiem, czy będzie okazja. Geralt, mężczyźni dzielą się na tych, którzy potrafią wykorzystać okazję i na tych, którzy potrafią okazję stworzyć. Taki z maską gazową? Pewna, no, chyba tak. Chyba tak. Poza tym mam do ciebie prośbę. Czaty, pamiętacie nazwę naszego, naszej frakcji w Krosaucie? On ma drony, wiesz? Na pewno. Na pewno cię odwiedzę. W takim razie będę czekać. Okej, udało się. Bywaj, Keira. Uwa, co to jest? To ta baba, spierdzielę. Nie walczy nad tą chora babą. Spierdalaj ode mnie. Głupia baba. Dobra. Jaki nasz cel? O, gdzie my w ogóle żeśmy dotarli? Może do tego statka, co? Wejdziemy sobie. Babo, idź tam. Dał się. Prosta tej. Jak się pływa? Dobra. Żaden problem płynąć statkiem. Easy jak w GTA. Siema Caps Solo. Dobrze, gdzie my musimy się udać? Go do miasta w takim razie. No to cześć Krzysiek, cześć. Ale powiem ci, że nie fajnie tak prosić się osoby na innych live'ach. To jest słabe moim zdaniem, to jest naprawdę słabe. Ale no, oczywiście, nie bronię. Czatuchy. Nie wiem, zrobimy może jeszcze jakiegoś questa krótkiego. I mi starczy na dzisiaj Wiedźmina. Naprawdę. Dzisiaj żeśmy dużo, bardzo zrobili. Zadanie poboczne. Które zadanie jest takie fajne, ciekawe jakieś? Licho przy studni. To my tam byliśmy. Dobra. Licho przy studni. Tylko my tam byliśmy. My byliśmy pod tym znakiem, który się znajduje właśnie w... A nie. To mnie po prostu prowadzi do znaku. Zrajduj plagę. A plaga robi live'a? No i dobra, ja tu jestem i co mam dalej zrobić? Ja nie rozumiem tego questa, wiecie? Spacje. Oha! Dobra, dzięki. Ja nie kumaty jestem, wiecie. Spotkanie z Yennefer. A tu wystarczyło spację nacisnąć. Pobytu Geralta w Wyzimie.
Wiedźmin dowiedział się, że jego podopieczna Ciri. To co, rajdujemy plagę? Podróży i jest w niebezpieczeństwie. Z rozkazu cesarza i na prośbę Yennefer, Geralt wyruszył. Za mało ludzi, nie? Ja powiem ci, że kapsolo. Ja to tylko rajduję te osoby, które znam. Wiesz, będziemy rajdować inne osoby, których nie znamy, tylko wtedy, żeby było po prostu więcej osób. Sam jestem małym youtuberem. Słabym. Więc to dla mnie to jest takie słabe, że wiecie, taki mały youtuber zrajduje jakiegoś większego, nie znając go oczywiście, nie? Kurwa, warczy. To niezły. O, dzień dobry. Witam. Okej. Okay. Witaj, gospodarzu. Wyczytałem, że macie tu kłopot ze studnią. Ano mamy. Straszy tam. Od dobrych 20 lat. 20? To czemu akurat teraz dajesz zlecenie? Bo wcześniej czerpaliśmy wodę z rzeki. Ale po bitwie tyle w niej trupów pływa, że truć poczęła. Moja córka, Luba, wypiła pół dzbanka i całkiem zaniemogła. Czoło rozpalone. Jadła utrzymać nie może. Z dnia na dzień marnieje. Zielarka mówi, że człowiek w gorączce dużo pić musi. I nie piwa, ani jabłecznika, ale wody właśnie. Dzięki, synu. A skąd ją wziąć, jak nie ze studni? Tylko ducha wpierw przegnać trzeba. A on nikomu podejść nie pozwoli. Okay. Opisz mi tego ducha. No, bardzo jest straszny. Bardzo. A to nie będzie ten quest z płotką? Chodzi mi o jego wygląd. Nie, przypomina jakby kobietę, ale taką, co właśnie z grobu wstała. Suknię ma brudną w strzępach. Skóra płatami schodzi jej z kości, a wyje jak na mękach. Jakaś zjawa. Albo może Alp. Jakby go albo nie ta wiedźma baba, znaczy się bagienna baba. To może być bagienna baba. Ja pomogę ci od razu. Dobrze, pomogę ci. Gdzie jest nie potrzebuję nawet nagrody. W Haczach. To taka osada była. Na południe stąd, na wzgórzu. Nikt tam nie zachodzi, bo wiecie, duch. Przepędźcie go, proszę. Nie, Kamil. Nie, dzięki. Dobra. Duchu, gdzie jesteś? Przyszedłem cię pokonać. W końcu dzień, w końcu jest ładnie, kurde, a nie ta jaskinia. Nie wiadomo jaka. Oby słonko nam świeciło. No, dokładnie. Co powiedz mi, nie, Mary? Dziękuję za ludzka. No nie wiem. Zależy co chcecie, czy Crossouta, czy Rewarda. Może głosowanko zrobimy. No dobra. Daleko tą studnię mają. A to i osławiona studnia. Dziwne. Po duchu ani śladu. Może ukazuje się tylko o jakiejś konkretnej porze. Trawa dookoła studni jest wypalona. No. I co dalej, Wiedźminie? O, polutujemy sobie. A to w sumie gówno jest. A dobra, ale lepszy ryc niż nic. Może coś z tego stworzymy. Krzaczki, go krzaczki. Go krzaczki, no. Ciało wysuszone na wiór, ślady poparzeń. Wszystko wskazuje na to, że to południca. Aha, sentry. To nieźle. Halo, duchu. O kurwa. Jak ja stąd wyjdę? Halo.
Dobrze zrobiłem. To z tyłu wskoczy. Duchu, gdzie jesteś? Tu Geralt. Spinaczka. Ta spinaczka to jest na poziomie słabym, bym powiedział. No dobra, tam chyba jest wejście. No tu jest. No Geralt, tu chyba już wejdziesz, dobra. A może to nie duch będzie, tylko jakieś. Widzi mi się. Go, go. Ja dobrze płynę, szaty. No chyba nie bardzo. Chyba nie dobrze, że tam wskoczyłem. Dobra. Kwestionariusz. Okej. A czego my szukamy w ogóle? O, licho ze studni. Dobra. Ale to nic nie daje. Urden. Coś musi wiązać południcę z tym miejscem, jakiś przedmiot. Coś, bez czego nie odejdzie w zaświaty. Okej. Musimy Urdena używać. Urden. To jest to. Co to robiło? Aha, okej. O, lotowanko, lotowanko. Dobra. To nie jest zły kwestior, kurde. Go, krzak, zbieraj ziomy. Nice. Dobra. Więc tu coś będzie na bank. O, jest coś. Tam nic nie ma, tu coś leży. Zlutujemy sobie na spokojnie. Mężczyzna został zakuty nożem. Zginął na miejscu. Potem kurde. Ciało objadły zwierzęta. Do ten kości. Po... Tam są kościa rozpędzę. Ale nie jego. Dziennik może się okazać pomocny. Okej. Okay. Ślady po krwi, ledwie widoczne. Kogoś tędy ciągnięto, kogoś, kto jeszcze żył. Aha, dobra, sentry. No gdzie te ślady, halo? Ślady zeskocz. Dłoni umazanych we krwi. Nie będę skakał. Palce. Palce kobiety. Ktoś ciągnął ją na zewnątrz. Była ranna. Walczyła o życie. Ciała nie widać, ale może zostały jakieś ślady. W dobrych warunkach plamy po krwi są widoczne przez dziesięciolecia. A, przy studni jest kolejny ślad. Dobra.
chyba teraz dopiero będę musiał zaskoczyć. Coś mi się tak wydaje. Plamy po krwi. Prawie do szczętu wypłowiałe. Ta jest wciąż napięta. Coś na niej wisi. Trup powieszony na sznurze od wiadra. Co? To nieźle. Jezu, Saigon, co trzeba. Szeroka miednica, mała żuchwa. Kobieta, sądząc po zębach około 30. Brakuje lewego ramienia. Ale ona nie ma zębu. Trzeba będzie spalić to ciało. Ale najpierw muszę znaleźć przedmiot, który wiąże jej duszę z tym miejscem. To ramię. Może odpadło, bo nosiła na nim coś ciężkiego. Trzeba zeskoczyć na dół, abym sobie nóg nie połamał. To go, Wiedźmin. Hopsa. O, jest. W jej ramię. Dziękuję, Justynka. Galuca. No i znowu to samo. Połów udany. Bransoleta z wygrawerowanym napisem dla mojej ukochanej Klary Folker. Ta bransoleta musiała należeć do kobiety, którą znalazłem w studni. No, na to wygląda. Ładna robota. To możemy spalić jej ciało. Trzeba spalić razem z ciałem gdzieś blisko studni, żeby na dobre przegrać tę południcę. No to go! Chwilę śmaku. Głodny jestem, czat, wiecie. Po tej misji pójdę sobie coś do szamy ogarnę. I myślę, że zmienimy gierę po tej misji. Więc możecie pomyśleć, w co gramy. Czy wolicie rewarda może, czy... Znajdź ducha? Wypłyń. Crossout. CSGO. O, w sumie w CS-a też możemy coś. Reward. Albo umówimy się tak, że koło kurde której? A która w ogóle jest godzina? 23. Możemy się ugadać. Że teraz pogramy, nie muszę wiem. Muszę się przygotować do tego starcia. Sporządzić olej na upiory. Wypić jakiś eliksir. A potem po prostu rewarda odpalimy, nie? I bransoleta. No tak miało być, koczek. Masz rację. Tylko rewarda się fajnie gra. Ostatnio. Teraz mamy taką zajebistą tą kolonię, że hej. No ale zobaczymy, no na pewno sobie zagramy w coś innego. Teraz jak zjem. Czy to crossout, czy to CS, zobaczymy. Ło, jaka piękna. Zadziałało. Chodź tu, chodź. Fajny ten opór, nie? O jest. Chodź. Wow. Ona jest... O kurwa. Ona jest pojebana. Co jest z tą giną? Kurde, nawet bije. Chodź do tego znaku. W sumie prawda, na tym znaku to miałem tłuczenie. No, porobiona jest. Odeszła. Na zawsze.
No i ładnie. No i zajebiście. Idziemy, powiadomimy wieśniaków, że studnia jest już wolna od upiorów. Śliczna jest, nie? Bierzcie za nią. No ładna, ładna. Nie zapomnij naprawić miecz. No tak. Racja, racja, Szymon. No Robert. Bez przesady. Aż tak źle nie jest. A, dobra, go. Siema. Sprawa załatwiona. Studnie nawiedzał duch kobiety, którą tam zabito. Przegnałem go. Tylko żeby tak każdy niepogrzebany nieszczęśnik nie zaczynał straszyć, bo przez to pobojowisko kłopoty będą. Jakby co, polecam się na przyszłość. A póki co, Klara, Volker, mówią ci coś te imiona? Nie znam takich, ale słyszałem, jak nasza zielarka, Tomira, rozprawiała raz o jakiejś Klarze. Może o tę samą się rozchodzi. Jaka Klara? Wasza nagroda, mistrzu. Złoto, co dla Luby na posag zebrałem. Bez was ślubu i tak by nie dożyła. A teraz jest chociaż nadzieja. Będę dobry. Ja się żenić już raczej nie będę. Jakie ustawienia graficzne? Na ślub Luby. Wypijecie wtedy moje zdrowie. Zaraz ci pokażę, Master Games. Za dobre serce i ciepłe słowo. Ale z pustymi rękoma was nie puszczę. Weźcie chociaż to. Na szczęście. Co nam to? Ametyst. Postawienia już ci pokazuję. Skromne, powiem ci. Średniawka. Tak to wygląda u mnie. Ale nie jest źle. Ja wam powiem, że jestem zadowolony z grafiki. No popatrzcie sami. Czy nie jest zajebista? To jest elegancka. W ogóle te postacie są przedopracowane, nie? Na takiego wieśniaka nawet popatrzeć. Oni to musieli się napracować, żeby taką grę stworzyć. Czy nie wiem, nawet taką wieśniaczkę. Nie wiem, że jeszcze coś gada. Znaczy się gada. Coś tam nie wiadomo co robi. Ale no. No kolejny, patrzcie, chłop. Ten tego, no... Ładna, nie? Jak na średnią wyskitu. Dobra, czatuchy. Myślę, że tym akcentem możemy zakończyć Wiedźmaka.